Gościem Boxing News Darek Sęk. Witaj, Darek. Witam serdecznie. Darek, powiedz może na początek, jak forma, jak wyglądają twoje przygotowania, no właśnie przygotowania do czego, bo to też chyba ważne, czy 19 zobaczymy cię w ringu, 19 oczywiście września, tu kibicom trzeba dać oczywiście jasny sygnał, Radom, bo tam planowana jest najbliższa gala Andrzeja Gmitruka. W planach jest 19, tak jak mówisz, 10-rundowy mój pojedynek, no i raczej jeśli nic się nie stanie złego, żadnej kontuzji nie będzie, czy nie odnowi się stara, to zobaczycie mnie w ringu na pewno w walce wieczoru. Przygotowania idą dobrze jak na dzień dzisiejszy, nie boli mnie ta kontuzjowana ręka, na dzień dzisiejszy pracujemy nad siłą, te elementy bokserskie dopiero przyjdą z czasem, bo jeszcze jednak zostało kilka tygodni do gali, no i zobaczymy. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest dobrze, forma rośnie. A powiedz, ty wystąpisz w walce wieczoru, taki jest plan, coś będzie na szali, jakiś tytuł, jak to ma wyglądać, znasz może przybliżonych przeciwników, bo pewnie aktualnie twój trener zastanawia się pomiędzy kilkoma nazwiskami. Prawdopodobnie będzie jakiś Francuz, z tego co wiem. No Francuzi, jak to Francuzi, są ambitni, nie wywracają się o własne nogi, także będzie na pewno fajny pojedynek, a jeśli chodzi o pas, to dokładnie jeszcze nie wiem, mówiło się coś o WBC Silver, czy coś w tym temacie, żeby wskoczyć powoli już te rankingi, a jednak trzeba o jakiś taki mniejszy pas zawalczyć, żeby tam się pokazać, no i powoli piąć się do góry. Mówisz o tym, żeby piąć się do góry. Teraz sytuacja wygląda tak, że jakby w twojej kategorii wagowej chyba numerem jeden, jeśli chodzi o polski rynek, jest Paweł Głażewski, tak jakoś się to utarło. No widzieliśmy w ostatnim programie Puncher, że postanowiłeś wyzwać Pawła do walki, nawet rzuciłeś hasło, że możesz mu oddać swoje wynagrodzenie za ten pojedynek. Jakaś odezwa konkretna ze strony teamu Pawła się gdzieś do ciebie może obiła o uszy, gdzieś się zgłosili, czy na razie cisza? Na dzień dzisiejszy na razie jest cisza, bo Paweł ma przed sobą dość ważny pojedynek. Zobaczymy, jak ten pojedynek mu wyjdzie. Jeśli wygra ten pojedynek, to na pewno rozmowy będą już później kontynuowane. No a zobaczymy. No ja muszę oddać swoje wynagrodzenie, żeby móc udowodnić, kto jest najlepszy w tej wadze płciężkiej na polskim rynku, bo tak jak wiemy, no Andrzej Fonfara na razie jest numer jeden w kategorii płciężkiej i on walczy z zagranicą, ale między mną a Pawłem, no to tutaj jest taka dyskusja dość otwarta, a ja chcę pokazać. Nie chcę tylko mówić, że ja jestem najlepszy. Paweł mówi, że on jest najlepszy. Ja chcę to udowodnić. Zamienić słowa w czyn po prostu. No właśnie mówisz o Andrzeju Fonfarze. No ja nie wspomniałem tego pięściarza oczywiście dlatego, że jakby on jest poza jakimikolwiek rankingami dla polskich gladiatorów. Ten polski rynek jest jeszcze taki, że gdzieś tam ten Paweł Głażewski, Darek Sęk, no może Dawid Kostecki, zobaczymy w jakiej formie wyjdzie z, że tak powiem, z więzienia, no już mówiąc bezpośrednio, bo to nie były żadne wakacje. No a powiedz, jak ty widzisz szanse swoje w starciu z Głażewskim? Postanowiłeś go wyzwać na pojedynek, ty wyszedłeś z tą inicjatywą. To był twój autorski pomysł, czy ktoś ci gdzieś podpowiadał? Nie, to był mój autorski pomysł. Raczej zdecydowałem się oddać moje wynagrodzenie, czyli jestem 100% pewny, że wygram ten pojedynek. Dlatego jeśli wychodzę do tej walki z takim założeniem, to tylko i wyłącznie po wygraną, po zwycięstwo i pokażę to. Jeśli tylko dadzą mi szansę, zobaczymy. Mam nadzieję, że Paweł podejmie rękawice, pokaże charakter wojownika i spotkamy się w ringu na takiej dużej gali jak Polsat Boxing Night. A czy właśnie jakieś rozmowy rozpoczęły się, jeśli chodzi o Polsat Boxing Night? Masz jakiś sygnał od Andrzeja Gmitruka, że no nawet jeśli to nie będzie Głażewski, bo wiadomo, że tutaj no różnie to może być. No Paweł ma taki tryb aktualnie walk, że teraz ma tego Bryanta, a później nie wiadomo, co tam dalej będzie, że ty wystąpisz na tym evencie, na tej no wielkiej polskiej imprezie? Cały czas są negocjacje, jeszcze ten fight card nie jest w ogóle dopięty, jeszcze sami nie wiedzą, kto tam będzie startował. Ja chciałbym się pokazać, już raz się pokazałem na Polsat Boxing Night i dało to ogromną promocję, na pewno już wtedy byłem zauważalny przez kibiców i chcę tak samo pokazać się na tej, nieważne kto, chcę tylko wyjść do ringu. Jeśli Paweł się nie zdecyduje, to mam nadzieję, że ktoś inny z kategorii półciężkiej, może Maciek Miszkin, jeśli chciałby stoczyć jakiś pojedynek, to ja na pewno zapraszam. Jeśli ktokolwiek chce ze mną walczyć, to ja jestem otwarty na takie pojedynki. Właśnie Maciek, zapytany o twoją osobę, bo mieliśmy okazję z nim rozmawiać, rzucił takie hasło, że on raczej w wadze półciężkiej nie czuje się najlepiej, wolałby do niższej kategorii zejść i gdzieś tam Maciek Sulęcki pojawił się na horyzoncie. Wydaje ci się, że bardziej atrakcyjniejsza dla kibiców byłaby walka Miszkina z Sulęckim, czy może twoja z nim?
Nie mam pojęcia. No, zarówno ode mnie, jak i od Maćka. Maciek pewnie dostałby po głowie, dlatego on może sobie wybierać na dzień dzisiejszy, od kogo chce dostać tak naprawdę. No, jeśli była jakaś możliwość walki ze mną, to ja się wcale nie dziwię, że on od razu chce zrzucić parę kilogramów i uciec z tej kategorii. No i może dobrze, dla zdrowia to na pewno dla niego będzie lepsze. A powiedz, walka z Miszkinem, twoim zdaniem to będzie taki mega atrakcyjny. Może by chciałbyś go wyzwać teraz do walki? Zrobiłeś to z Głażewskim, prawie ta walka się udała, bo Tomek Babiloński w rozmowie z Mateuszem Borkiem zasugerował, że ogólnie nie wyklucza takiej możliwości. Wszystko oczywiście zależy pewnie od pieniędzy i od tego, żeby to wszystko dopasować do siebie, czyli te wszystkie części układanki. To może czas wyzwać Maćka Miszkina na pojedynek. Wtedy on zamiast zmieniać kategorię, po prostu będzie przygotował się do walki z tobą. Na dzień dzisiejszy Maciej Miszkin jest klasowany w kategorii półciężkiej, jeśli patrzymy na to zestawienie BoxRec-u. On jest zaraz pode mną, także jeśli on chce walczyć w kategorii półciężkiej i chce udowodnić swoją wyższość na przykład nad innymi zawodnikami, czy nade mną, czy nad Pawłem Gorzewskim, już miał okazję. Teraz może będzie miał okazję zawalczyć ze mną, jeśli tylko i wyłącznie będzie chciał takiego pojedynku. A na pewno będą mu go ludzie odradzać, no bo jak wiadomo, no, nie widzę go w tym pojedynku ze mną, raczej jest na straconej pozycji, no to myślę, że ja wyjdę bez żadnego problemu. Nawet po Pawle Gorzewskim zaraz możemy wyjść. Dobra, pewny siebie oczywiście Darek Sęk, jak zwykle. Nie może być inaczej, jeżeli chce się walczyć o te najwyższe cele. No właśnie, najwyższe cele. Jakie te cele przed tobą stawia Andrzej Gmitruk? Miałeś już walkę na odbudowanie formy, na to, aby troszeczkę też, powiedzmy, z tą kontuzją gdzieś tam się rozstać, bo też ci się przytrafiały, a niestety niezbyt ciekawe problemy. Jaki jest plan na twoją osobę? No powiedzmy, Polsat Boxing Night, no to jest świetny event na wypromowanie, jak powiedziałeś, ale to jest jednorazowy skok. Gdzie widzisz się za kilkanaście miesięcy? Poradziłeś sobie już z tymi problemami, które miałeś w pojedynku jednym na razie, który nie udało ci się wygrać? No myślę, że tak. Miałem bardzo dużo czasu na zastanowienie się nad tym pojedynkiem. No tak jak widać, w ogóle zakończył karierę wcześniej niż ja. Jego styl boksowania jednak był tak destrukcyjny dla niego, że może i dobrze, że zrezygnował już z dalszej kariery, bo zdrowie jest najważniejsze na dzień dzisiejszy. A u mnie ręka jest coraz lepsza. Także no nie wiem dokładnie, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Trzeba rozmawiać z moim promotorem, z Andrzejem, jak on... Bo tylko i wyłącznie to jest jego zadanie, żeby mnie wypromować i ja będę stawał do walki z każdym, kogo on mi zaproponuje tak naprawdę. I mam nadzieję, że będą to zawodnicy coraz wyższej półki na pewno, bo tylko z takimi zawodnikami mogę zbierać te cenne doświadczenie, w której kiedyś będzie okazja na przykład zaprezentować się za granicą, bo nie ukrywajmy to, ale zrobić jakiś większy sukces, to raczej trzeba wyjechać za granicę niż zorganizować to w Polsce. No właśnie, mówisz o wyjeździe za granicę. Twój kolega z teamu, bo tak można powiedzieć, do niedawna tak było, Mateusz Masternak, spróbował tego, jak smakują walki poza granicami naszego kraju. No i to wszystko tak troszeczkę w kratkę idzie. Coś Mateuszowi ostatnio za bardzo ta polityka, powiedzmy, promotorska nie odpowiada, bo ci rywale mu nie leżą. Być może to jest jakaś wina zaplecza, nie wiem tego. Jak ty uważasz, z czego to wynika, że ta passa Mateusza Masternaka, który jeszcze do niedawna pretendował do walki choćby z Krzysztofem Włodarczykiem, dziś, no nie wiem, choćby ten Kalęga ostatni, no to był ponad jego siły, mimo że, no tutaj już powiem totalną prywatę, wydawało mi się, że to był zawodnik jednak w miarę surowy, no i do ogrania. Ja myślę, że tak, no ja byłem załamany tym pojedynkiem, tak naprawdę oglądałem go z nadzieją, że z każdą następną rundą Mateusz zacznie boksować swoje, bo to nie był ten Mateusz, którego pamiętamy z wszystkich innych pojedynków tak naprawdę. Tutaj może jest jakaś za duża presja psychiczna, tu miał zawodników średniej klasy, a tu wyskoczył tak naprawdę na zawodników z wyższej klasy. Co prawda ten Kalęga nie był jakiejś wysokiej klasy, ale prestiż tego pojedynku był bardzo duży i to mogło wywrzeć presję na Mateuszu taką, że sobie z nim nie poradził. Ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że Mateusz ma 27 lat i to jest młody zawodnik, może śmiało boksować jeszcze 10 lat i na pewno będzie miał jeszcze szansę stoczyć jakieś dobre pojedynki i dorosnąć do tego może, żeby zostać tym mistrzem świata. Ja mam taką szczerze nadzieję, no ale czas pokaże, jak to będzie wszystko. No mam nadzieję, że upora się z tymi przegranymi, bo jednak troszeczkę spadł z dużej wysokości, ale Mateusz jest twardziel, on się odbuduje na pewno już niedługo. Tak patrząc na twoją osobę, patrząc na to, że walczysz w kategorii półciężkiej, może też dobrym pomysłem, jeśli te wszystkie, powiedzmy, opcje, które wcześniej wymieniliśmy, się nie sprawdzą, byłaby walka z Dawidem Kosteckim, jeśli on, powiedzmy sobie, w tym więziennym, wakacyjnym
no nie chcę powiedzieć wypoczynkowym ośrodku, utrzymał przynajmniej kilogramy, bo najważniejsza jest ta oczywiście forma, ale też waga, no bo pamiętam, jak Szpilka wychodził z więzienia, ile ważył, jaka była różnica i skąd się Artur wziął w ogóle wadze ciężkiej. To jeśli byłaby taka opcja, to może z Dawidem Kosteckim? Jeśli byłaby taka opcja, to tak jak ja mówię, jestem otwarty na takie pojedynki. Z tego, co słyszałem, to raczej zrzucił dość dużo kilogramów. Nie poszło to w tą stronę, co u Artura Szpilki. No i on chce walczyć w kategorii super średniej, z tego co wiem, ale jeśli będzie chciał powrotu do kategorii półciężkiej, to na pewno kiedyś w ringu się spotkamy, bo jak mówię, chcę weryfikować to, kto jest najlepszy w półciężkiej wadze i będę się starał do pojedynku z każdym tak naprawdę i będę chciał udowodnić, że to ja jestem najlepszy, nie tylko mówić i szczekać cały czas głośno, że to ja jestem najlepszy, tylko chcę to udowadniać, tak jak chcę to udowodnić, tak samo i z Pawłem Głażewskim. Zobaczymy, jak Dawid Kostecki tylko wyjdzie z więzienia, będzie miał odbuduje swoją formę, bo wiadomo, że do ciężkiego pojedynku od razu nie podejdzie. Dlatego zapraszam i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Powiedziałeś, że mógłbyś walczyć za darmo, jeśli chodzi o Pawła Gorzyskiego. Powiedz, z czego, Darek, to wynika? Mówisz o tym, że to dla ciebie szansa promocji. To znaczy, że gdzieś tam ta promocja, jeśli chodzi o twoją osobę, jest za mała, za nisko oceniasz to wszystko, co się dzieje wokół ciebie? Przez tą porażkę i te praktycznie rok przerwy troszeczkę ucichła moja osoba jednak w mediach, w tym świecie bokserskim. Dlatego chcę tutaj się sprawdzić i pokazać właśnie, żeby o mnie nie zapominali. A tak naprawdę to Pawłowi Gorzyskiego cały czas chodziło o pieniądze, że on nie wychodzi do walki za małe pieniądze, no to jeśli on chce walczyć tak naprawdę, to ja mogę oddać mu swoje pieniądze. Ja też jestem pasjonatem tego sportu i jednak nie zapominajmy, że jesteśmy sportowcami i jakaś rywalizacja sportowa, jakaś, to coś musi takiego być, prawda? Nie wychodzimy do walki tylko i wyłącznie po pieniądze, bo jeśli ja bym chciał tylko i wyłącznie pieniędzy, poszedłbym do pracy na dzień dzisiejszy, ale ja chcę sprawdzać się i w tą rywalizację sportową chcę tutaj troszeczkę ubarwić, no i pokazać, że jednak fajne pojedynki można jeszcze robić na naszym podwórku polskim. No właśnie, tych konfrontacji i polskich pojedynków jest coraz więcej. Zrobiła się taka lekka moda, jeśli chodzi o walki różnych zestawień polskich zawodników, ale to głównie na tych największych imprezach. No Polsat Boxing Night to będzie także taka możliwość do obejrzenia, zobaczenia tych najlepszych polskich zawodników. Według ciebie takie gale jak Polsat Boxing Night to byłoby coś, co powinno może częściej gościć na polskim rynku, bo tak, chociaż z drugiej strony może patrząc, a może masz zdanie przeciwne, no bo jednak konfrontacja polskich zawodników powoduje do tego, że wy, jak to mówił jeden z promotorów, zaczynacie się powoli wybijać, no bo jeśli ty wygrasz, prawda, przegrałby Paweł, no to jego akcje diametralnie, prawda, idą w dół. Jeżeli byłaby odwrotna sytuacja, no to znowu ty miałbyś trudne zadanie do odbudowy tej kariery. Może ten raz na rok, raz na dwa lata to jest odpowiednia liczba tego typu eventów? Myślę, że raz na rok. To Polsat Boxing Night to powinna być taka wielka wisienka na torcie naszego polskiego boksu. Walczymy na swoich galach, Paweł walczy na swoich galach, aż w końcu raz w roku spotykamy się na wielkim evencie takim jak Polsat Boxing Night. Jest to wisienka na torcie tego naszego polskiego boksu i pokazujemy nasze umiejętności, to co wypracowaliśmy przez cały rok. U nas w boksie jest coś takiego jak to składanie tych bilansów tak naprawdę. Każdy ma po 30 walk, 0 przegranych, a na dzień dzisiejszy no to z nikim ważnym się nie walczyło. W MMA podoba mi się to właśnie, że wychodzi czasem zawodnik, który ma 11 wygranych, 10 porażek, a pokazuje naprawdę duże serce do walki i super się ten pojedynek ogląda. Dlatego chciałbym, żeby coś takiego tak samo było w Polsce, w boksie, że zawodnik, który ma na przykład 4 porażki, wcale nie jest uważany za jakiegoś słabiaka. Wychodzi dwóch zawodników z dobrymi umiejętnościami, pokazują fajną walkę i to się powinno liczyć, a nie ich bilansy składane przed ileś tam lat. Ciekawym pojedynkiem na Polsat Boxing Night wydaje się, jeśli do tego pojedynku dojdzie oczywiście, jest konfrontacja Rafała Kaczora z Cieślakiem. Tutaj wiemy o tym, że ich, no można powiedzieć, mało ciekawe gdzieś tam aspekty prywatne przed laty sprawiły, że raczej przyjaciółmi wielkimi nie są, tylko wrogami. Jak byś widział ten pojedynek? Według ciebie faworytem jest ten bardziej doświadczony zawodowo Cieślak, czy ten walczący tak bardzo zadziornie Kaczor? Właśnie tutaj szczerze to nie mogę za bardzo rozgryźć, kto mógłby ten pojedynek wygrać, bo jednak Cieślak jest troszeczkę taki drewniany, jakby nie patrzeć. Jest mało tego balansu tułowia, ale jest bardzo silny fizycznie i pokazał to
walce na pewno z Maszczykiem, jak sobie z nim poradził. Poszedł do przodu jak czołg, ale ciekaw jestem też postawy Kaczorka, bo Kaczorek jest bardzo dobry technicznie i czy nie wypykałby go po prostu tak technicznie, bo siłowo to jednak na pewno jest Cieślak. Także 50 na 50 moim zdaniem tej walki. Nie wiem na dzień dzisiejszy, kto mógłby tę walkę wygrać, ale chciałbym ją zobaczyć na pewno. Na Polsat Boxing Night będziemy jeszcze z utęsknieniem czekali. A powiedz, Darek Sęk, kiedy taką wielką gwiazdą się stanie grupa Andrzeja Gmitruka? Bo tutaj troszeczkę po tym opuszczeniu, powiedzmy, teamu przez Mateusza Masternaka, no nie chcę powiedzieć, że zapanowała susza, bo promowany gdzieś tam bardzo mocno był Maciek Sulęcki. No ale jednak w boksie zawodowym, jeśli chodzi o polski rynek może bardziej, bo za granicą no to króluje choćby kategoria Floyda Mayweathera Juniora, czy tam Manny'ego Pacquiao, no, można by wymieniać całą plejadę tych zawodników, gdzie tam jest tych naprawdę wspaniałych pięściarzy wielu. U nas raczej polski rynek kocha, im cięższe pojedynki, tym większe zainteresowanie, no i gdzieś od tej wagi półciężkiej zawsze zaczynały się te wielkie walki. Kiedy Darek Sęk wyrośnie właśnie na takiego lidera tej grupy? A może według ciebie ty już jesteś liderem? Po prostu jakby prowadzisz, ciągniesz ten team. Znaczy, mi się wydaje, że o liderach tu nie ma co rozmawiać. Boks to jest sport indywidualny, nie grupowy. Dlatego każdy jest swoim liderem. Ja na dzień dzisiejszy ciężko pracuję tylko po to, żeby pokazać, jakie są moje umiejętności i jak potrafię walczyć w ringu. Ale to zależy też moja promocja od mojego promotora. Jeśli będzie dawał mi pojedynki, które będą wzbudzały duże emocje, to na pewno te emocje będę dostarczał, na pewno. Ja nigdy się nie poddaję, wychodzę do tych pojedynków, nawet tak jak to udowodniłem z Wogę 2 tygodnie wcześniej, jeśli okazała się szansa, to ją podjąłem oczywiście. Cały czas mówiłem, że chcę takiej szansy i wtedy ją podjąłem. To nie było za bardzo odpowiedzialne, ale sprawdziłem się na 12-rundowym pojedynku, przegrałem, doznałem kontuzji tak naprawdę. No, niektórzy mówili też, że to był jakiś mój skok na kasę, jak to mówią, no ale to na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to była wypłata mojego życia. No ale 12 miesięcy bez boksu, bez zarabiania pieniędzy, to te pieniądze... No, to wszystko się rozeszło tak naprawdę. Także niech nie mówią, że ja robię to dla pieniędzy. Ja jestem raczej bardziej pasjonatem. A jeśli chodzi o jakieś walki, że... Czekaj, wróć, musimy to... Chodziło o to, czy ty czujesz się może już liderem tej grupy, a może to twoje liderowanie dopiero gdzieś tam będzie miało miejsce. Może Darek Sęk powoli rozpędza się niczym taka lokomotywa. No myślę, że tak, ja się dopiero rozpędzam, jakby nie patrzę. Po tej kontuzji ja czuję, że jestem innym zawodnikiem. Ja chcę wychodzić teraz do pojedynków bardzo twardych, nawet 10-12-rundowych i jak tylko będę miał taką możliwość, bo ja mogę krzyczeć, ja chcę walki z najlepszymi, ale to jednak jest kwestia promotorów, czy oni mi takie walki zorganizują. Jeśli tylko taka możliwość będzie, to na pewno się nie zawiedziecie, a ja dam dobry pojedynek i będę za każdym razem go wygrywał. Na to liczymy, a tak już na koniec zupełnie. Informacje na temat powrotu, walki pożegnalnej Andrzeja Gołoty się pojawiły. Jak ty do tego podchodzisz? Ta walka pokazowa, czyli bez werdyktu, no i później oczywiście jakieś konfetti, brawa i tak dalej, to jakby jest uzasadnione, jeśli chodzi o Andrzeja Gołotę, to powinno się odbyć. Jak widzisz szansę Andrzeja, bo też nie wiadomo, w jakiej Andrzej jest formie. No myślę, że Andrzej Gołota zasłużył na takie ładne pożegnanie. Nie pożegnanie przegraną walką, tylko pożegnanie wygraną walką na bardzo dobry pomysł moim zdaniem i oddaję tutaj duży szacunek dla Andrzeja Gołoty, bo jednak każdy się wychowywał na jego walkach. Wszyscy wstawali w nocy, to była ikona polskiego boksu. Tak naprawdę, no jeśli chodzi o nazwisko polskiego boksera, to pierwsze co mówi się Andrzej Gołota tak naprawdę. Ja mogę powiedzieć na przykładzie mojej świętej pamięci babci, jeśli ona słyszała boks, to tylko i wyłącznie z boksem kojarzyło się nazwisko Andrzeja Gołoty, dlatego no, większość Polaków na pewno pamięta jego walki, jakie wzbudzał emocje, a nie też i kontrowersje czasem po tych pojedynkach. I moim zdaniem należy mu się pożegnanie, jest to w porządku człowiek, miałem okazję go poznać. Pomocny bardzo, bo byłem kiedyś w Stanach Zjednoczonych, nawet u niego w domu i pomagał nam, bardzo serdeczny facet, dlatego ja życzę mu jak najlepiej i mam nadzieję, że to będzie jego ostatnia walka, bo jednak zdrowie już nie jest to, co kiedyś. Dobra, dziękuję bardzo i powodzenia. Dzięki serdecznie. Dobra, i teraz...